Dzień dobry, jestem Giuseppe Dino Chef. Witam mojej kuchni. Dzisiaj będziemy robić specjalne danie, że we Włoszech tu zrobi się na święta. Jest super, super smaczne. Wiesz co? Zrobimy dorsz panierce, jeśli nie macie dorsz, ale macie polskie dorsz. Jeśli nie macie, możecie zrobić też karpy. Tak samo. I będziemy zrobić panierce na specjalne panierce, dlatego zrobimy panko, to jest japońskie panierce. Już będziecie zobaczyć, super, super smaczne. I do tego dajemy też soczewice, ale soczewice aromatyzowane na czosnku. Super dobre, super smaczne. Ale nie zgubimy czas. Zaczynamy, ale wcześniej daj mi like na tym video i też subskrybujcie na mój kanał. Dobrze, zaczynamy. Zaczynamy od przygotowania panko, czyli japońska panierka. Kroimy chleb do tostów bez skórki w ten sposób, na mniejsze kawałki. A widzicie? Jeszcze tu i voilà. I teraz będziemy je miksować, ale nie za drobno. Ja użyję Thermomix, ale wy możecie użyć jakikolwiek mikser macie. Miksujemy tylko 3, 4, 5 razy, ale 1 sekund. Tylko impuls. Kiedy skończymy, musi być taki. Patrz. A super, widzicie? Taki musi być. Rozprowadzamy wszystko na blachę i teraz będziemy tostować w piekarniku 100 stopni wystarczające czasu, aby straciło wilgotność. W międzyczasie gotujemy soczewicę, już ją umyłem i teraz na patelnię dajemy olej z oliwek. Jeden ząb czosnku, ja pokroję na 3 małe części. Później troszeczkę papryczka, chili pikante. Wy wiecie, że ja lubię. To nie jest, jest opcjonal. I voilà. Kiedy już smaży, podsmażysz troszeczkę, dajemy całe soczewice. I teraz dobrze mieszamy, aby soczewice nabrały smaku, oleju i cząstku. I voilà, teraz dajemy też szczyptę soli. Dobrze mieszamy w ten sposób. I teraz przykrywamy z wodą. Widzicie? Nie za dużo. Tak musi być. Pół centymetru do góry soczewicy. I voilà. Dajemy też koncentrat pomidorowy. Tylko łyżeczka. O, perfetto. Mieszamy dobrze. Perfetto. I dajemy też liście laurowe. Jedna. Wystarczy. I niech się gotuje na małe ognie. Od czasu do czasu mieszamy, aby się nie przypaliło. Sprawdzamy panko. Powoli się piecze. Żeby robić to równomiernie, od czasu do czasu mieszamy chleb. Po 10 minutach dodajemy trochę pietruszki. I znowu mieszamy dobrze. Teraz przygotujemy ryby. Idziemy zobaczyć. Musimy sprawdzić, gdzie są ości, żeby się ich pozbyć. Na przykład z boku tego filetu jest cały kręgosłup. Koniecznie będę musiał wyciągnąć duży kawałek, ale to będzie dobre dla zrobić bulion rybny na inny przepis. Sprawdzamy również górę. Widzicie? Tu jest ości. I voilà. Zobaczymy teraz
Perfetto. Skórę zostawiamy. Pomoże ona zachować zwartość kawałka. I kroimy średnie kawałki o takiej wielkości, widzicie? I voilà. Nie za duże, aby się nie rozpadły przy zmarzeniu. Po pół godziny soczewica jest prawie gotowa. Ale widzicie, jak wyparowała woda? Teraz dodajemy troszeczkę i też, jak są już prawie gotowe, możemy wyrzucać liścia laurowa i też 3 kawałki czosnku. Dlatego teraz nie potrzebujemy. Później będziemy zobaczyć, jak robić specjalny smak czosnkowy, ale później. Wyciągam panko z piekarnika, bo jest już gotowy. Słuchajcie, teraz jest naprawdę chrupiące i bez wilgoci. Teraz zrobimy krem z wodą i mąką. Tylko woda i mąka. W ten sposób. I roztopiowo dodajemy wodę, aż mąka całkowicie się rozpuści i będzie miało, patrzcie, takiej konsystencji. Teraz ja ci pokażę. Patrz, taki. Patrz moje palca. Widzicie, takiej konsystencji. Będziemy w tym moczyć kawałki ryby. Ten łatwy sposób sprawi, że panko przyklei się do ryby. Dobrze odsądzamy, żeby za bardzo nie zmoczyć panko. Układam rybę ze skórą do góry, bo skórę nie będzie trzeba panierować. Nie martw się, jeśli panierka nie jest całkowicie jednolita. Panko w kontakcie z olejem puknie, dzięki czemu panierka będzie bardziej równomierna. Ten przepis możesz zrobić też z normalnym bouillon tartą, ale panko jest bardziej lekkie i strawne. Ja teraz idę sprawdzić też soczewicę. Ja myślę, że będzie gotowa. Tak, już jest gotowa i taka konsystencja jak chciałem. Widzicie? Teraz ja muszę regulować sól, dlatego teraz skończyłem. To jest ostatnia regulacja sól. Spróbujemy. Ciut jeszcze. I voilà. Perfetto. Teraz dodaję też świeże pietruszkę. I też czarny pieprz. Do smaku, jak lubicie. Teraz ja muszę aromatyzować z czosnkiem. Jak mam to zrobić? Zobaczcie. Odkładamy soczewicę do pojemnika. Na tej samej patelni dajemy olej z oliwek, ząbek czosnku, który zgniatamy, troszeczkę, tylko ciut pietruszki i teraz wszystko dobrze podsmażamy. Widzicie? W ten sposób. I kiedy już podsmaży dobrze, widzicie? Ja dodaję też gałązkę rozmarynu. Ciut, patrzcie. Raz, dwa i trzy. I voilà. Teraz tylko 2 minuty. Po 2 minutach rozmaryn musimy wyciągnąć.
i odłożyć na bok dla dekoracji. I teraz, tada, dajemy ugotowane soczewice, ale patrzcie. I mieszamy dobrze z tym czosnkowym olejem, aby soczewica nabrała smaku i aromatu. Ja próbuję, super. W międzyczasie już pogrzałem olej do zmarzenia, który musi mieć pomiędzy 165-175 stopni. I teraz delikatnie zanurzamy rybę w oleju. Aby nie obniżać temperaturę oleju, nie zmarzymy ich wszystkich naraz. Zanurzamy jeden kawałek i po 30 sekund następny i po zmarzeniu układamy je na papierze chłonnym. I w końcu nasze danie jest gotowe. Na talerz dajemy najpierw soczewice i później układamy kawałki ryba, dorsz albo karpie, jakikolwiek ryba macie. I to jest typowe danie włoskie na święta, ale ja lubię też robić je w ciągu roku. Dekorowałem talerz gałązką rozmaryna i ciut oleju, patrzcie. I voilà. Perfecto. I teraz mój moment. Idę spróbować. Mamma mia. Ale bardzo mi smakowało, jak widzieliście. Naprawdę super smaczne i będzie smakować ty też. I ja wiem, że Polska na święta wy zrobicie karpie, ale możecie zrobić karpie na taki sam system. Dobrze. I też możecie zrobić małą modyfikację. Nie dasz natka pietruszka, może dasz koper, że chcecie, możecie dać troszeczkę skórka cytryna, pomarańcza, co chcecie. To modyfikacje są wasze, na wasz smak. Ale to jest super. I że podobało ci się ten przepis, proszę daj mi like. I nie zapomnijcie, subskrybujcie na mój kanał. To jest bardzo, bardzo ważne dla kontynuować. I też możecie znaleźć nasz przepis, cały przepis na mojej stronie internetowej www.giuseppedilochef.com. Dobrze, jestem super zadowolony. Dziękuję bardzo i do widzenia na następnym przepisie. Ciao, arrivederci!